W Partner on air. Poprzedniej audycji dotyczącej digitalizacji rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto digitalizować procesy księgowe. Tym razem przedstawimy przykładowe narzędzie, które umożliwia szybkie i proste wdrożenie digitalizacji faktur zakupu. Ten odcinek powinien być szczególnie interesujący dla przedsiębiorców, którzy mieli problem z przestawieniem się na pracę zdalną ze względu na korzystanie z dokumentacji papierowej. Naszym gościem jest Joanna Pinkowicz, Senior Associate z działu księgowości finansowej. Asiu, co to jest Airflow Invoices? Zacznijmy od definicji elektronicznego obiegu. Jest to system informatyczny do zarządzania dokumentami lub zadaniami. A Airflow Invoices jest to narzędzie systematyzujące drogę dla faktur zakupu pomiędzy wystawiającym ten dokument, a jego odbiorcami. Opowiedz, jak wygląda droga takiego dokumentu? Cały proces zaczyna się u naszego dostawcy. Realizuje on usługę lub dostawę towaru dla naszej firmy i ma obowiązek wystawić do tej transakcji fakturę. Oraz przesłać ją odbiorcy, na podstawie której odbiorca musi zrealizować płatność, oraz oczywiście rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Zazwyczaj taki dokument trafia do działu administracji naszego klienta, i na tym etapie osoba z administracji uzupełnia książkę poczty przychodzącej i sprawdza, czy przesłany dokument jest rzeczywiście fakturą i czy dane tego odbiorcy dokumentu są poprawne. Tu mam na myśli nazwę, adres, NIP odbiorcy i dostawcy. Idziemy dalej. Jeśli osoba z administracji potwierdziła, że podstawowe dane dokumentu są właściwe, to trafia on do kierownika projektu, osoby zarządzającej tym projektem, która stwierdza, czy taka transakcja rzeczywiście miała miejsce. I jeśli tak, to kierownik projektu jest odpowiedzialny za podział kosztów według miejsca ich powstawania oraz ma jeszcze obowiązek zatwierdzić taki wydatek. Te czynności w świecie bez cyfryzacji odbywają się lub odbywały się przy pomocy pieczątek. Jeśli mamy zatwierdzony dokument, to trafia on do działu księgowości i na jego podstawie jest realizowana płatność oraz księgowa wprowadza go do systemu księgowego. Airflow Invoices tak naprawdę przenosi te wszystkie aktywności do jednego cyfrowego miejsca. Mm -hmm. Jak to się dokładnie odbywa? Warto zwrócić uwagę, że proces ten jest podzielony na kilka kroków. Pierwszy to dostawca za pomocą wiadomości e-mail wysyła fakturę w formacie PDF na specjalny, specjalnie utworzony adres mailowy, drugi, osoba odpowiedzialna za pocztę przychodzącą, mówimy tutaj o dziale administracji, weryfikuje, czy dany dokument jest fakturą zakupu. Następny krok, krok trzeci, to jest weryfikacja danych podstawowych dokumentu. To również jest zadanie administracji. Później mamy krok czwarty, i on zazwyczaj należy do kierownika projektu, i jest to weryfikacja merytoryczna dokumentu, i ona polega na podziale kosztów z dokumentu według miejsca ich powstania. I krok piąty to krok e, zatwierdzania. Warto zwrócić uwagę, że ten krok nie jest obowiązkowy i mamy możliwość połączenia go z weryfikacją merytoryczną. Na tym kroku mamy również możliwość ustawienia progu wydatków. I co to będzie w praktyce oznaczało? Przyjmujemy scenariusz. Jesteśmy dyrektorem działu projektowego. Zarządzamy czterema zespołami projektowymi. Nie mamy możliwości kontrolowania każdego wydatku, ale chcemy mieć świadomość na temat znaczących wydatków. Airflow Invoices daje nam możliwość ustawienia progu wydatku na piątym kroku i możemy tutaj przyjąć warunek 10 tysięcy. I wszystkie dokumenty powyżej tej wartości przejdą przez krok akceptacji. I dopiero trafią do naszej księgowej, a wszystkie faktury poniżej tej wartości, tej naszej 10 tysięcy, trafią bezpośrednio z kroku czwartego, czyli weryfikacji merytorycznej, do kroku akceptacji księgowej. To faktycznie brzmi bardzo użytecznie. A powiedz jeszcze, jakie inne korzyści daje wykorzystanie takiego narzędzia jak Airflow Invoices? Pierwsza korzyść, jaką zyskujemy, to jest przede wszystkim elektroniczne archiwum, do którego ma dostęp zarówno księgowa, jak i osoby biorące udział w tym procesie. Nie ma potrzeby drukowania kopii zapasowych dokumentów, przechowywania jednej u siebie, drugiej u księgowej. Tym samym zyskujemy przestrzeń, redukujemy wykorzystanie papieru w naszej codziennej pracy, a co za tym idzie, jesteśmy proekologiczni. Oszczędzamy też czas, który był poświęcony na fizyczne dostarczanie dokumentu pomiędzy dostawcą a odbiorcą, a także czas, który poświęcaliśmy na fizyczne dostarczenie tych dokumentów do oddziału Rudun Partner. Zyskujemy również szybki sposób wyszukiwania dokumentów. Mamy uporządkowane dane, dostęp do historii dokumentu. Możemy zweryfikować, kiedy wpłynął, kto jest odpowiedzialny za jego, za jego akceptację, lub określić, na jakim etapie się zatrzymał. No dobrze, wiemy już dużo o narzędziu, ale czy to narzędzie zawsze się sprawdza? Świetne pytanie. Pewność, że to narzędzie się sprawdza, zyskaliśmy na podstawie naszych doświadczeń. Zanim zdecydowaliśmy się zaproponować to narzędzie naszym klientom, sprawdziliśmy je na sobie. Oczywiście były zyski i straty. Zacznijmy od strat, które ponieśliśmy. W pierwszej kolejności był to papier. Przetwarzaliśmy, drukowaliśmy ogromne ilości dokumentów. Dziś zdecydowaną większość mamy w postaci elektronicznej. A co za tym idzie? Straciliśmy szafy, w których te dokumenty przechowywaliśmy. Nasze zyski to przestrzeń, na nowe stanowiska pracy, czas na rozwój dotychczasowych i nowych projektów. Mamy również mobilność i elastyczność naszej pracy, jak ogromnie ważną w obecnej sytuacji. Jesteśmy bogaci o, o nowe doświadczenia, rozwinęliśmy sporo nowych umiejętności i przy tym wszystkim dbamy o nasze środowisko. Przejdźmy do kwestii technicznych. Jaki czas realnie jest potrzebny na wdrożenie takiego narzędzia? Zbudowanie środowiska i konfiguracja systemu w naszej rzeczywistości jest możliwa w zaledwie tydzień. Czy po tym tygodniu firma, która wdraża Airflow Invoices, może już korzystać z tego narzędzia? Tak, podejmuję już na pewno pierwsze próby procesowania dokumentów. Może się to odbywać na zasadzie, my jedziemy na szkolenie i pokazujemy, jak to środowisko działa, i szkolimy tego naszego klienta, w jaki sposób przepracować ten temat. Potrzebujemy na to trzy godziny, aby osoba, która będzie odpowiedzialna za realizację tych czynności, bez problemu sobie z nimi poradziła. Jak klient czy przedsiębiorca podejmuje decyzję dotyczącą wprowadzenia takiego narzędzia, o czym powinien pomyśleć? Na co, na co wy zwracacie uwagę? Bo rozumiem, że z takiego zewnętrznego punktu widzenia to wydaje się bardzo, bardzo atrakcyjne, ale wydaje mi się, że też pojawiają się jakieś wątpliwości. Czy to jest bardzo kosztowne? Czy to na pewno będzie nam się opłacało w takim krótkim terminie, długim terminie? najbardziej opłacalną opcją jest oczywiście długoterminowa współpraca i to z punktu widzenia gromadzenia tych danych bo pamiętajmy że nie tylko księgowy czerpie informacje z tych dokumentów te dokumenty są uwzględniane w różnych procesach które niekoniecznie zawsze odbywają się po stronie rhythm partner ale także po stronie klienta i w Wartościach dodanych tego narzędzia jest właśnie to przede wszystkim te uporządkowane dane i niegromadzenie ich w dużej ilości. A z Twojego doświadczenia, to czas potrzebny na wdrożenie Airflow Invoices zakładając też ten element szkolenia i ten element takiego wdrożenia powiedziałabym bardziej miękkiego, to ile czasu mija od momentu kiedy instalujemy narzędzie do momentu kiedy ono rzeczywiście spełnia w 100% swoją funkcję? Tak naprawdę to działa na takiej zasadzie, kiedy klient podejmuje decyzję o tym tak wdrażamy Airflow, my Dajemy taką informację, zaczyna się ten nasz tydzień pracy, i pod koniec tego tygodnia umawiamy się na szkolenie, kiedy system i całe środowisko jest już skonfigurowane i stworzone, i realizujemy takie szkolenie pod koniec tygodnia, czy w dogodnym terminie dla klienta, bądź ustalamy termin, od jakiego miesiąca chce zacząć procesować te dokumenty. I Umawiamy się bez problemu i, i takie szkolenie, szkolenie realizujemy. Mieliśmy już też przykład takiego szkolenia w naszym oddziale w Krakowie, i tak naprawdę wystarczyło trzy godzinki, kilka dokumentów do, do przepracowania, i klient wyszedł bardzo zadowolony. To naprawdę bardzo szybko. Powiedz, Asiu, w kontekście tych naszych dziwnych czasów pandemicznych, czy cały ten proces można przeprowadzić online? Tak, oczywiście. Szkolenie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, trwa około dwóch, trzech godzin, więc to nie jest dla nas problem. Możemy takie szkolenie nagrać, przekazać takie nagranie klientowi i w razie potrzeby klient może sobie wrócić oczywiście do tego szkolenia i wyciągnąć wszystkie potrzebne z niego informacje. Grazie A poza samym szkoleniem, czy cały proces wdrożenia można zrobić w formie zdalnej? Czy jest konieczność pojechania do siedziby przedsiębiorstwa i zrobienia tam czegoś na miejscu? Nie, nie ma takiej potrzeby. Nie musimy jechać do naszego klienta. Wystarczy, że otrzymamy od jego działu IT bądź osób zarządzających siecią ten adres IP, który my uwierzytelniamy i na podstawie tego adresu, Udzielamy wszelkich dostępów, a system jest konfigurowany na naszych wewnętrznych serwerach. A w jaki sposób można połączyć się lub zainstalować narzędzie Airflow Invoices? To narzędzie nie wymaga żadnej instalacji. Wykorzystujemy przeglądarkę internetową oraz adresy IP dla uwierzytelnienia dostępu. I kto może mieć dostęp do danych, które są zgromadzone w tym narzędziu? Dostęp do danych na Airflow Invoices posiadają wyłącznie osoby wskazane przez naszego klienta. Dostępy są udzielane na podstawie imienia i nazwiska, oraz, tak jak wcześniej wspominałam, uwierzytelnionego adresu IP. I jeszcze taka istotna kwestia związana z ochroną danych osobowych. Czy i skąd to wiemy? Dane, w, które znajdują się w Airflow Invoices, są bezpieczne? Zdecydowanie są bezpieczne. Dane są przechowywane z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami RODO. Już tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły. A jeszcze tak cofając się do, do tych kolejnych kroków, które wykonywane są w ramach narzędzia, to czy każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich kroków? Odpowiedź brzmi nie. Zgodnie z wytycznymi od naszych klientów udzielamy dostępu do procesowania poszczególnych kroków. Jesteśmy w stanie również zapewnić dostęp pasywny, czyli możliwość podglądu danych w systemie, ale bez możliwości ich procesowania. Asiu, bardzo dziękuję za to szczegółowe opowiedzenie o jednym z narzędzi digitalizacji procesów księgowych. Na pewno jeszcze będziemy się koncentrować na kolejnych tematach z tym związanych. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję za spotkanie. To był podcast Rytland Partner Roner. Dziękuję za wysłuchanie audycji i zapraszam na kolejne. Barbara Klimek.